przed dworca północnego w Strzemieszycach. Ruszam na małą przejażdżkę właśnie po Strzemieszycach. Oczywiście tutaj pierwszeństwo, tak jak jechały te pojazdy, czyli od ulicy Stacyjnej w lewo Warszawską. Ja po tych Strzemieszycach jadę trasą autobusu 34. Jak wiecie, ostatnio często takie podróże sobie robię, natomiast jakaś tam pasja do komunikacji skręciłem w prawo ze Stacyjnej w ulicę Majewskiego, znaczy obecnie to jest ulica Ordona. Swoją drogą ustawa dekomunizacyjna w moich oczach troszkę wypaczyła właśnie tych, którym należą się nazwy ulic, tak jak chociażby oddział Ordona, oddział Armii Krajowej, tutaj gdzie jesteśmy, jak chociażby Cieszkowski, którzy na pewno dla tych ziem są postaciami ważnymi i zapisały się w sposób ważny. Skoro tutaj jesteśmy, oddział Ordona, oddział Armii Krajowej, to oddział działający w tutejszych lasach w okolicy Strzemieszyc, Sławkowa. Działał oczywiście w czasie II wojny światowej. Dowódcą tego oddziału był właśnie pan o pseudonimie Ordon. W tej chwili nie pamiętam jego nazwiska. Natomiast co do Cieszkowskiego, ulica Cieszkowskiego to jest ulica w Gołonogu. Był to człowiek, który wymyślił zwrot Zagłębie Dąbrowskie. Natomiast wracamy już do naszej przejażdżki. Już jesteśmy na ulicy Narutowicza. Już autobus mam przed sobą. Ciekawa sytuacja, że tak wrócę przy przejściu dla pieszych, gdzie oczywiście chciałem ustąpić pieszemu. Jednak pieszy nie chciał tego pierwszeństwa. Nie wiedzieć dlaczego. W każdym bądź razie, no, ja miałem obowiązek ustąpić, skoro pieszy nie chce, no nie będę go prosił, nie będę o to zabiegał. Natomiast teraz minęliśmy drugi z dworców, z trzech dworców kolejowych, które znajdują się w Strzemieszycach, czyli dworca spod dworca południowego. Czy tutaj w ogóle jeszcze ten dworzec funkcjonuje, ciężko mi powiedzieć. Dawniej jeździło się stąd, były pociągi do Jaworzna, do Krakowa. Obecnie na tym torze widuję tylko pociągi towarowe. Natomiast tor dworca, spod którego ruszyliśmy,
gdzieś pod Dworca Północnego, tam na pewno jeździ pociąg do Sędziszowa z Katowic. A tym trzecim dworcem strzemieszyckim to jest Dąbrowa Górnicza Wschodnia w rejonie ulicy Rudnej oraz Ciołkowizna. Przystanek Szałasowizna. I teraz będziemy za tym autobusem jechać takim odcinkiem drogi dosyć wąskim. Pamiętam, tutaj kilka lat temu problem był z odbiorem tej drogi. Podobno, nie wiem na ile jest to prawda, że po remoncie wybudowano tą drogę węższą aniżeli była na planach. Stąd też był problem z odbiorem. Nie wiem, czy to jest prawda, czy jest to tylko jakaś tam opowieść. Natomiast pamiętam, że w tamtym czasie miałem kursantkę tutaj ze Strzemieszyc i właśnie o tym mi opowiadała, bowiem... O, a teraz mijają się dwa autobusy i zobaczmy, jeden, ten z przeciwka, musiał pojechać po chodniku, aby się minęły. Nie były w stanie minąć się w taki sposób, aby któryś z nich nie musiał pojechać, wjeżdżać na krawężnik. Taką to cudną, wspaniałą drogę nam oddano do użytku, choć stan, jak widzimy, jest dobry. Może gdyby te studzienki zrobiono w jednym ciągu, a nie rozrzucone tak, że to byłoby wręcz idealnie. Zdecydowanie z Gruszczyńskiego. Ja na takich rozwidleniach, szczególnie jeśli mamy do czynienia z drogami dwukierunkowymi, zawsze mówię, używajmy kierunkowskazu. A przed nami przystanek Strzemieszyce, aleja za remizą. Tutaj ulica Sosnowiecka, fajna, długa, prosta, aż do Kazimierza Górniczego, czyli aż do Sosnowca, jak widzieliśmy, wielu kierowców nie potrafi tutaj utrzymać prawej nogi na wodzy. No i ta droga ich bardzo kusi, a jak widzimy, mamy tutaj ograniczenia prędkości, żeby ten odcinek, który teraz wjeżdżam, rejon skrzyżowania z Rzeczną, ograniczenie do 40, ale kto by się tym przejmował. Autobus stoi po raz kolejny na przykładzie przystanku Grabocin Sosnowiecka. Po raz kolejny tłumaczę, autobus stojący na przystanku to nie jest przeszkoda. Jeżeli chcąc go ominąć, musimy naruszyć w którymkolwiek momencie linię ciągłą, linię podwójną ciągłą, jeżeli mamy do czynienia z drogą dwukierunkową, to nie możemy tej linii naruszyć. Autobus to nie jest przeszkoda. Jego zatrzymanie wynika z warunków ruchu drogowego. Nie naruszamy linii ciągłej, omijając autobus. Nigdy, ale to nigdy w życiu.
tutaj byśmy mogli spokojnie to zrobić, bo mamy linie przerywane, ale wcześniej nie. Jestem teraz w okolicy kościoła w Strzemieszycach. Będę wyjeżdżał właśnie na ulicę oddziału Ordona i przejadę się za parę sekund temu widzianym autobusem 634 w kierunku centrum Dąbrowy. I znowu sobie troszkę dróg w Strzemieszycach omówimy. W lewo oczywiście musiałem ustąpić pojazdom z prawej i z lewej. Jadąc za linią 34, wspominałem o tym, iż ulica Sosnowiecka jest spory odcinek prostej drogi, fajnej drogi, gdzie wielu kierowców lubi sobie troszkę przycisnąć na gaz, nie mają panowania nad tą prawą nogą. W pewien sposób to samo jest z ulicą Majewskiego, to znaczy z ulicą Ordona. Długa, prosta, równoległa do 94 i pewnie dlatego tutaj również często spotykam kierowców, gdzie jechać 50 czy ciutkę więcej jest się wyprzedzanym. No cóż, taka to już w pewien sposób nasza przypadłość. Szkoda, że działania policji właściwie ograniczają się w tych rejonach do kontroli prędkości na 94. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę, miałem przejścia dla pieszych. No właśnie, to jest to, o czym wspominałem. Ja jadę jakieś 55 na godzinę w tej chwili. No i to jest za mało. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na przejścia dla pieszych. Mam nadzieję, że będą one, przynajmniej te przejścia, w jakiś sposób odmalowane, bo wiem, oznakowania poziomego to tam nie było widać kompletnie. Właściwie pierwsze przejście, które widać. Przejazd kolejowy na Sulnie, jak widzimy, przejazd ze znakiem stop. Wcześniej te elementy punktowe powodujące w jakiś sposób zwalnianie przy dojeżdżaniu do przejazdu. A i to trafiają się tutaj kierowcy, którzy absolutnie nie mają zwyczaju zatrzymywać się na stopie. A cóż, a nie zatrzymanie się przed przejazdem kolejowym, jeszcze oznakowanym znakiem stop, no to może doprowadzić do wielkiej tragedii. No cóż. No, kontakt wzrokowy z autobusem już mam. Stoi on sobie na przystanku Sulno i na najbliższym skrzyżowaniu będziemy sobie skręcali w prawo. Miejsce, gdzie ten pojazd rozpoczął manewr omijania autobusu, jak najbardziej prawidłowy. Troszkę gorzej dalej. Czy tutaj jesteśmy w stanie wyrobić się do przejścia? Powiem szczerze, tak na styk. Osobiście nie wiem, czy bym zaryzykował.
No i po prawej słynny absurd. Będziemy stali, to oczywiście go objedziemy. Nakaz na wprost. Dlaczego chcąc jechać do Biedronki muszę objechać Orlena? Nie wiem. Przez półtora roku obiecanki, cacanki, nic się z tym nie da zrobić, ale chcąc jechać na Biedronkę, to nie śmiejcie się, zgodnie z prawem mamy to zrobić właśnie tak, czyli objechać sobie stację i dopiero na wprost, oczywiście po ustąpieniu pojazdom z prawej, pojechać na Biedronkę. To jest absurd, że nie można tutaj skręcić w prawo. Absurdem też jest zostawienie aut tak byle jak. Bo tutaj nie są wytyczone miejsca parkingowe. Tu można by spokojnie zrobić drogę wjazdową, skoro jest to jakiś problem, jeżeli chodzi o ten przejazd przez Biedronkę. Natomiast na szczęście z Biedronki można wyjechać w lewo. I na tym się kończy. Bo chcąc jechać w kierunku Majewskiego, wrócić sobie w stronę Szczemieszyc, no już trzeba tutaj łamać przepisy. Jedyna możliwość wyjazdu z Biedronki czy też ze stacji jest tylko do krajowej 94. Bez sens. O ile jestem w stanie zrozumieć to, że tylko do 94 jest wyprowadzony ruch z tego miejsca, tak nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego chcąc wjechać do Biedronki nie mogę skręcić w prawo, tylko muszę objeżdżać stację paliw dookoła. No ale tak niestety to miejsce wygląda. Wracamy do naszego przejazdu. Skręcamy w lewo na krajową 94, czyli na ulicę Katowicką. Oczywiście musiałbym ustąpić pojazdom jadącym od mikrohuty. Jak widzimy, nic mi tutaj nie stało na przeszkodzie, ażebym wyjechał od razu do prawego pasa. Dzięki temu, że objechałem sobie Orlena i Biedronkę w Szczemieszycach, znowu zrobiliśmy jakiś tam... Dzięki temu autobus, za którym jadę, mógł znowu troszeczkę odjechać, więc nie musimy się tutaj wlec, możemy jechać z normalną prędkością, jak to poza terenem zabudowanym powinno się jechać, w tym wypadku 100 na godzinę, w przypadku autobusu byłoby to ...70. A niestety wygląda tak, że autobus tym odcinkiem jedzie około 40, jeżeli oczywiście nie ma opóźnienia. Na najbliższym skrzyżowaniu oczywiście skręcam w prawo. Skrzyżowanie, na którym występuje sygnalizator S2. Przez jakiś czas występował oczywiście również tutaj system rejestrujący przejazd na czerwonym świetle. Z tego co wiem, ten system tutaj obecnie nie działa. Nie wiem, czy został wyłączony specjalnie, czy jakaś awaria. Jest zielona strzałka. O
moja ulubiona, ukochana. I jesteśmy sobie na ulicy 11 listopada. Na koniec jeszcze linia 84 na ulicy Składowej. Teraz przejeżdżamy przez rondo na skrzyżowaniu Składowej z drogą wojewódzką 790. Ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę oraz oznakowanie o uszkodzonej nawierzchni. I faktycznie, nawierzchnia tutaj na ulicy Składowej fatalna. Choć myślę, że fatalna to tutaj za małe słowo. Nie ma chyba słowa, które by mogło wyrazić to, co tutaj jest faktycznie. Tak naprawdę droga do natychmiastowego remontu. Natomiast jadąc tutaj ulicą Składową, tak się zastanawiam, czy posyłanie w takie miejsca, na tak zniszczone drogi nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów, takich jak posiada PKM Sosnowiec, nie jest tutaj jakąś niegospodarnością. No nie wiem, naprawdę mnie byłoby szkoda, aby taki sprzęt tutaj jeździł i naprawdę władze miasta powinny o tym pomyśleć i albo wyciąć tą 84 stąd, albo pomyśleć o zmianie taboru. Najlepsze tutaj by były stare Ikarusy, tak prawdę powiedziawszy, bo jazda po tej drodze to jest wstyd dla miasta, że po czymś takim tak zajebiste autobusy jeszcze.